Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wracamy do serii, gdzie jak myśli mistrz krajowy, gram partię z silnym zawodnikiem na czeskomie na 10 minut. Stąd te rankingi. Jest D4, jest D5. Będę tutaj oczywiście opowiadał o swoich planach. Nie jest to speedrun, ale jest to oczywiście nieco podobne, tylko że na wyższym poziomie. Posunięcie C6 ze strony przeciwnika, czyli obrona słowiańska. Trzeba do tego podejść w taki sposób, jaki wiemy, jak grać. Oczywiście ja spróbuję skoczek F3. Tutaj istnieje też fajna możliwość skoczek D2, żeby to obronić. Ja skorzystam z tego. Czasami lubię też przytrzymać pionki, lubię też zagrać ostro. Tym razem wybiorę drogę skoczek D2. Możliwe, że przeciwnik zagra gońcem na F5. Bo to jest kuszące, żeby wyprowadzić tę figurę. Tak też nastąpiło. I mam przygotowane dla niego posunięcie. Już mówię. Skoczek na H4. Czy hetman B3? Skoczek H4. Skoczek H4 od razu. Wyjaśnimy tego gońca. I teraz tak. Jeżeli goniec zagra tu, to jest gość mój. Wpadł w pułapkę. On wpadł w pułapkę, słuchajcie. Hetman B3. Znaczy jeszcze nie wpadł, bo hetman C8 jest ok. Hetman B6 to już jest ruch zły. Wpadł w piękną pułapkę, słuchajcie. Wiecie, jaka to pułapka? Możecie sobie zatrzymać materiał, pomyśleć. Słuchajcie, idealnie wpadł w pułapkę. Hetman na H3. Są dwie groźby. Wejście tu, bo jak się zasłoni, to bije tu. Na B7 i grozi bicie tutaj. On nie może odbić pionkiem naturalnie do centrum, tylko będzie musiał odbić tym pionkiem. I pułapka polega na tym, że pozycja mu się zepsuje. Nie, że ja coś zdobywam od razu, chyba że mi na to pozwoli, ale pozycja mu się kompletnie zepsuje. Ale to weszło, słuchajcie, jak w masełko. Przeciwnik niedoświadczony. Skoczek D7, ok. Obronił się, jasne. No tutaj trzeba zbić koniecznie i hetman właśnie wykorzystuje to, że nie można. Dokładnie. Ta pozycja na pewno jest dobra. I teraz wystarczy grać w sposób naturalny. Ja się zastanawiam teraz, jak to zrobić. Czy E3 będzie wystarczające? Myślę, że tak. Po prostu bronimy pionka. Tutaj będę grał normalnie. Wyprowadzę sobie gońca. Nawet będę groził biciem na G6. Zrobię sobie po prostu roszadę. A struktura czarnych jest po prostu zepsuta. I to daje sporą przewagę białymi. Dwa, że jest para gońców. Trzy, że hetman stoi nietypowo, ale dobrze. On tutaj sobie dobrze kontroluje. I nie może nic mu zagrozić w tym momencie. Więc przeciwnik, grając tak dosyć naturalnie, popadł w kłopoty. Zagramy tak. Jeśli zbije, mogę odbić tu. I zastanawiam się w sumie nad tym, ale mam też bicie tu. Czy ja chcę to zrobić? Bo jedyne, co będzie mi groziło, to C3, bicie, bicie, hetmanem, bierze B1. Nie, no tutaj nie ma gruźb. Bo jak zbiję tutaj, ten izolowany pionek zostanie. Będę chciał chociaż długą roszadę zrobić. Nie, bijemy tutaj. Bijemy tutaj, zrobię zaraz długą roszadę, krótką roszadę i będzie dobrze. Biję tutaj, no jeżeli on odejdzie królem, to nawet mogę zrobić roszadę i jeszcze wyczekać. No przeciwnik ma problem, mogę tak nawet zagrać. Oczywiście C3 będzie wisiało. To, że tu pionka nie zdobywam. Ła, zbił. W sumie może to być dobra decyzja z jego strony. Tutaj trzeba wybić szybciutko. I bierze B1. Dokładnie. Skoczek E4. Skoczek E4 było groźne. Znaczy nic bym pewnie tutaj nie stracił, bo zawsze mam króla na D1. Teraz muszę hetmanem chyba odejść tu, żeby pilnować tego miejsca. Tak zrobimy. Będę pilnował E4. Poza tym hetman już na H8 najlepiej nie stał. Więc w tym wypadku trzeba nim wrócić. I teraz bardzo prosta rzecz, czyli... Aha, nie pozwalasz mi zrobić roszady, drogi przyjacielu. Słusznie. Ale tak, tak, to wtedy roszada. No dobra, wieża B3. Próbujemy tego hetmana przegonić. Oczywiście on może uciec tam.
Tak pewnie zrobi. Mam wieża A3. Będę musiał uważać na ten ruch. On nie jest groźny, bo zawsze wie, że ucieknę. Poddał. Poddał, słuchajcie. Sprawdźmy, co tutaj się wydarzyło. D4, D5. Przeanalizujmy szybko. Chociaż partia trwa bardzo szybko. 17 ruchów. Hetman tutaj, hetman H3. No i to już jest dobra pozycja, słuchajcie. To już jest bardzo dobra pozycja. Tak jak mówiłem, tu skoczek, bicie, bicie. No nawet nie ma chyba co analizować. Tu jeszcze można C5 na przykład zagrać, zapchać pozycję. E3, hetman A5, goniec D3, bicie i goniec G6. Najlepsze w pozycji, pokazuje silnik. Dokładnie, bicie, bicie, C3. No tu duża przewaga, plus półtorej białymi. Hetman H3 pokazuje, żeby wrócić, ale H4 jest równorzędnym posunięciem. Wieża B3, tak. I wieża A3. I gość poddał. No i super. Ok, spróbuję znaleźć bardzo szybko jeszcze kolejnego przeciwnika na 10 minut. Ranking 2451. Pewnie chwilę to potrwa, zanim znajdę przeciwnika. Zwykle to tak jest, szczególnie z rana. Na czeskomie. Na 10 minut oczywiście się tego przeciwnika szuka dłużej. Korzystając z okazji, moi drodzy, przypominam o szachowo.pl. Macie tam zawsze zniżkę 10% na kod Pan Szachus. Zapraszam serdecznie. Świetny sklep, sam się zaopatruję. Profeska, bardzo miła obsługa i świetna jakość produktów. Oraz kursy są do nabycia jeszcze na Black Friday do 27 listopada. Do poniedziałku, do godziny 22. Są w pakietach poukładane, jest możliwość ich nabycia. Zapraszam do kolejnej partii, D4. Ok, no to myślę, że... A może zagramy C5? Może obronę Benoni? Tylko jeszcze zobaczymy, czy ta Benoni będzie nowoczesna, czy nie nowoczesna. Tutaj po prostu zagram sobie pionkiem. Uwielbiam te schematy, one są takie ciekawe i takie gry na, to jest gra na głowę. Bardzo lubię je grać, oczywiście też posunięcie D6 w tym momencie. I te schematy można naprawdę powielać, 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 powielać. No skoczek F6, tutaj wielkiego wyboru nie ma, atakujemy po prostu pionkę, on pewnie zagra skoczkiem. Chociaż dziwi mnie trochę wybór przeciwnika, jeśli chodzi o zagranie G3. Ale każdy ma do tego prawo. Robię sobie szybko roszadę i jestem zadowolony. No i teraz wystarczy poderwać centrum grając E6. Nic prostszego. Przeciwnik, skoczek D2 stoi bardzo słabo. Bardzo słabo. Skoczek tutaj powinien się zachować. I jestem przekonany, że on będzie cierpiał przez ten ruch. Ja już zbijam. Mam wieża E8 bardzo szybko. I wieża E8. I ja już mogę zbić tu. I to już jest poważna groźba. Wydaje mi się, że nawet jak on zagra hetmanem na C2, to możliwość zbicia prawdopodobnie jest, zaraz to przeanalizuję, skoczek zbija i gram tu. Bezpośrednio atakuje. Zagra tak czy tak, bez znaczenia, to bije do spodu. Czymkolwiek on nie odbije, to mam F5. No i co? Przecież biorę pionka. O co chodzi? Biorę po prostu pionka. Gość dał mi pionka na czysto. Pionek więcej. Skoczek G5 ewentualnie. No dobra. No dobra, zagrał gońcem. Ok. Skoczek ewentualnie może tutaj przejść sobie. Zawsze wrócę. Wszystko się zgadza. Mogę też spróbować tak zagrać, żeby zyskać też tempo. Choć z drugiej strony może tak po prostu. Z drugiej strony może tak po prostu, wyjdę hetmanem, tam będę sobie celował, bo chodzi o to, żeby on mi nie zajął wolnej linii, żeby nie miał opcji wejścia tutaj na E8. Za moment spróbuję zagrać skoczek na D7. Ewentualnie szybciej wyprowadzić gońca, może tu i tu, to jeszcze się zastanowię, może skoczek A6. Ja muszę bardzo szybko te figury uruchomić, żeby moja druga wieża miała swobodę i wtedy pozycja będzie już easy. Znaczy, uważam, że nadal jest bardzo dobra. Goniec zagrał tu. Pewnie wiecie, co mi teraz chodzi po głowie. Oj, jak mi tu chodzi po głowie, żeby zbić tego gońca. Bardzo mi to chodzi po głowie. Wiecie co? Chyba dla treningu to zbiję, bo zepsuję mu pionki.
Goniec jest figurą dobrą. Oj, jak mnie kusi to, słuchajcie, kusi mnie strasznie, więc to uczynię. Bardzo mnie to kusi. I teraz wyprowadzić dobrze figury. Skoczę, bo tak, mogę wziąć pionka. W sumie to też jest dobry pomysł. Bo będę miał też rekompensatę za to sporą. Dobra, biorę pionka. Biorę pionka. Minus jest taki, że nie mam rozwiniętych figur, ale dwa szybkie ruchy i już te figury grają. Ale pionka chyba trzeba wziąć. Jak ja mam jakość mniej, to te pionki będą mi to rekompensować. Już nie mówię, żeby brać trzeciego. Nie. Wrócę ewentualnie tutaj. F5 on nie ma, bo goniec fajnie zawsze tu zbije. Myślę, że siła tego gońca będzie bardzo duża. To poświęcenie jakości. O, Mateusz Bartel byłby pewnie dumny. To się dosyć narzuca, żeby poświęcić jakość w tym momencie. To też jest takie podejście trochę, można powiedzieć, intuicyjne. Oczywiście, no biorę tutaj pionka. Przeciwnik prawdopodobnie może rozważać takie posunięcie, żeby mi wejść tu, ale ja zwyczajnie wrócę hetmanem. Choć tutaj bicie nie będzie dobre, będzie szach i goniec. Nie, nie, nie. To dlatego wrócę po prostu hetmanem. Wrócę do łask, będę bronił i szybko wyprowadzę figurę. Bardzo szybko muszę to zrobić. Jedynie co on może sensownego zrobić, to. Tego ruchu się nie spodziewałam, a to jest dobre posunięcie. No dobra, muszę zbić. On wejdzie tu, ja tu. On może wejść tu, ja wracam. On może mi wziąć tego. Czy ja nie przegiąłem? Chyba podstawiłem. O rety. Podstawiłem. Hetman E2 nie widziałem. Podstawiłem figurę. On mi wjeżdża tu i mnie ze mną robi co chce. No, zbije. On wjeżdża tu. Weźmie tu. Najgorsze jest to, że tutaj ma bicie i tam będzie wisiał goniec dalej. Będę przyblokowany. To jest kara za niewyprowadzenie figur, Krzysztof. Jeden ruch figurą. No właśnie. Często to powtarzam. Wyprowadzaj figury i tego nie zrobiłem. Nie mogę nawet tak zagrać, żeby tu się obronić. Nawet wymienić hetmanów. Nic. A6 nie mam. Ajajaj. Niedobrze. Dobra. Nie pozostaje mi nic innego jak zbicie wieży. I on zbije mi tu. Po prostu. Dokładnie. Bo najgorsze jest to, że tu jest opcja bicia. A bez wieży będzie mi już grać ciężko. Ale ja chyba też nie mam wyjścia. Muszę gońcem chyba wrócić. Co zagram tu? Też nic nie da. Fatalnie. Fatalnie to wyszło. Tak. On zbije. Ja tu. Próba wymiany. Bez figury to jeszcze mógłbym próbować. Dobra. Spróbuję zablefować. Zagrać tak, obronić. No on mi weźmie. Muszę grać B5. On tak powinien zagrać, bo będzie taki ruch groził. Niebezpieczny. Tak, to tu będę próbować wymieniać. Tak, to chyba najlepsza opcja, jaką mogłem zrobić, bo bez figury jeszcze jako taką można grać przy jego. Tutaj gram od razu. Próba wymiany. No i teraz on tutaj, tak. Skoczek wejdzie, co? No, sprytnie gra, sprytnie. Tutaj. On wejdzie tu. Jak ja tu, to on ma tak. Mądrze to wymyślił. Tak zagram, to on mi tutaj. Niestety. To jest przegrana pozycja. Muszę wyprowadzić tak, skoczka. Nie mam wyjścia. Po takim ruchu nawet tak nie mogę, bo skoczek E6. Dokładnie. Tak, ewentualnie. Nie, bo tu mata dostaje przecież. No i jest kara. Słuchajcie, jest kara za niewyprowadzenie figur.
Ładnie pograł. Trzeba przyznać, ładnie mnie załatwił. Nie widziałem po prostu jednego posunięcia. Tutaj jest koniec partii. Szkoda, że jeszcze wymiany hetmanów nie ma, no ale to już takie. Akceptuj. No, napisał mi coś tutaj. Aha. No dobra, pozwolę mu jeszcze zagrać tak, no. Pewnie to dostrzega, więc poddaję partię. Może rewanż? Odrzucił moje wyzwanie. Rozumiem. Masz prawo. Minus 30 oczek, bardzo dużo. Ładnie pograł. Zróbmy sobie szybką analizę tej partii w takim razie. Ja tam sobie szukam kolejnego przeciwnika. Ale mnie załatwił. Znaczy, załatwił. Ja popełniłem błąd. Przecież on mi oddał pionka za friko. Ja powinien tę partię bez problemu wygrać na tym poziomie. Wieża e8. Roszada. Oczywiście przewaga po skoczek e4. Niesamowite rzeczy się dzieją. Zagrałem jak amator. A hetman f8 bardzo dobry ruch, żeby to przytrzymać. No pewnie. Hetman f8 trzeba grać. Trochę zbyt nonszalancko pograłem. Goniec wrócił. I dalej hetmanem trzeba było wrócić, się przyznać. Bicie. A bicie nie jest złe, słuchajcie. Bicie daje też mikro przewagę czarnym. Tylko to zagranie było fatalne. Tutaj trzeba grać skoczek A6. Koniecznie. Skoczek A6 koniecznie i gramy normalnie w szachy. Wyprowadzenie figur w Benoni jest ważne. Jak najszybciej. Pokusiłem się na pionka, co już jest przegraną. Tak, tak. Tutaj weszło. Dobra, mam kolejną partię. Tam i tak widzieliście przegraną. Słuchajcie, lecimy. Trzecia partia. No dzisiaj udało się sporo tych partii zagrać. Skoczek F3, C4, G6. No to będziemy mieli Greenfelda czy królewsko-indyjską? Greenfelda. Skoczek F3, figury niech idą. OK. No to w takim razie zagramy ostro. Zagramy ostro w postaci H4. No i H4. Jest to ruch taki współczesny, można powiedzieć. Na pewno nie jest to jakiś błąd, aczkolwiek trzeba też wiedzieć, jak reagować. Kiedyś udało mi się wygrać z arcymistrzem szachowym, grając to posunięcie. Teraz się zastanawiam nad tym ruchem. Wiecie co? Aj, no bo to jest taka moja natura. Lubię czasem sobie zaryzykować i zagrać tak. Chociaż powinienem tu prawdopodobnie zagrać spokojnie, na przykład takie posunięcie. Dobra, zagram sobie spokojnie, to znaczy spokojnie, wyprowadzę sobie gońca. W myśl zasady wszystkie figury mają grać. Bo ten ruch oczywiście mnie bardzo kusił. Zdążę pewnie go zagrać. Tutaj najlepszym rozwiązaniem pewnie dla czarnych jest ruch C5, żeby zrobić zadymę w centrum. A C6 poszło delikatnie. No to posunięcie E3 w takim razie. I już jesteśmy zadowoleni. I już ta partia nabierze większych rumieńców. Takiego ruchu się nie boję. Takiego ruchu się nie boję, gram od razu hetmanem. Bo teraz naciskam na D5, będę mógł wybić tu, zdobyć pionka. Jak on mnie wybija tu, to ja tym. Jestem zadowolony. Grożę skoczek E5. Prawdopodobnie będzie musiał wybić. Tu jest groźba też bicia. No jest zadyma, to jest bardzo ważne, że się dzieje. Kwestia tylko liczenia tego wszystkiego, ale myślę, że bez problemu tutaj się to liczy. Okej. Okay. Ale się porobiło dzisiaj, słuchajcie, z tymi partiami. Szybkie zwycięstwo, szybka porażka przez poświęcenie jakości tak naprawdę można było pograć spokojnie. Rozpamiętuję jeszcze poprzednią partię. To tak właśnie jest w szachach, że popełniłeś błąd. Człowiek się uczy, słuchajcie, całe życie, zawsze powtarzam, wyprowadzaj figury i sam wpadłem w tę pułapkę. Ale to zwyczajnie nie dostrzegłem i prostej odpowiedzi białych. Hetman E2, oj, będzie mi się śniło jeszcze przez następną dobę. Oczywiście żartuję, to jest troszeczkę, słuchajcie, takie moje gadanie, ale szachiści tak mają, bo rozpamiętują pewne rzeczy, ale uważam, że dobrze. Dobrze, lepiej rozpamiętywać złe rzeczy na szachownicy niż w życiu. Tak mi się wydaje, szachy uczą bardzo dużo. Uczą pokory przede wszystkim. No i tutaj pokora będzie, tutaj będzie dobra lekcja dla mnie. Okej. Myśli przeciwnik, myśli. Czyli został zaskoczony w debiucie. Z kim ja tu w ogóle gram? Czarnogóra. Okej. No i cóż. Myślę, że pozycja w
stylu szachusia. Bicie tutaj cały czas wisi w powietrzu. Opcja wzięcia na f7, znaczy wzięcia, no ataku na f7, ale to takie dalekowzroczne, może nieistotne w tym momencie, ale istnieją opcje. Bardzo fajna opcja w ogóle, skoczek na e5. Tutaj hetman na b6 też jest, w sumie nie wiem czy ciekawe, bo teraz tak się zastanawiam jak bije. O! A to ciekawe posunięcie, a jak zbije tutaj, on mi zbije, bo skoczek tutaj może wejść nieprzyjemnie. Więc to zbije, on może zbić tu, ja zbiję tam. Dobra, pierwsza rzecz to bijemy tego skoczka. Skoczek już nie wejdzie do obozu, nie zaatakuje mnie. A to jest ciekawe, przecież ja zdobywam teraz pionka, biję tu. Nie chcę brać tego, bo on zagra co? Tak i mi się rozwinie i będzie mnie znowu figurami męczył. Zbijam tu. Bo jak mi zbije tędy, to ja zbiję hetmanem. Ale on nie musi bić, on może na przykład zagrać wieżą. Poczekać aż ja zbiję tu i on tutaj. Ale okej. Nie muszę też reagować, mogę na przykład zagrać gońcem. Dobra, ja wiem, że oddałem silnego gońca, ale za cenę skoczka, który pilnował w centrum, więc w tym wypadku wydaje mi się, że będzie dobrze. Po prostu wzięty pionek. Prosta rzecz. Się nie ma chyba co długo zastanawiać. Skoczek e7. Tak coś czułem, że on będzie próbować grać na rozwój. To jest dobre podejście. Bardzo dobre. Bardzo dobre podejście. A ja nie mogę się pokusić o wszystkie pionki, bo będę miał problem. C5 jakiś wisi w powietrzu. Mogę sobie na razie poczekać. Ja myślę, że goniec E2, żeby mieć zanadrzu roszadę, nawet za cenę tego pionka. Bo on zawsze może zbić i tego pionka. Ten pionek nie będzie taki istotny w tym momencie. A roszada tu jest praktycznie niezbędna. Więc goniec E2, tak po prostu to się narzuca. Bardzo szybko się narzuca, żeby to zrobić. Znaczy to jest... No narzuca się po prostu. Przynajmniej, przynajmniej dla mnie, sorry. Żeby ten król już był bezpieczny. C5, tak sądziłem, że on tu będzie coś wariować. Tak ja i sądziłem. Pionek tu został, tu zagrał. No co, bicie to tutaj, co nie? Tu się otworzy goniec, tego nie chcemy. Myślę, że wieża na... Wieża na D1. Po prostu bronimy. Bo jak zbiję, to zbiję pionkiem. Będę miał zdwojone z centrum, ale jeden więcej. Cały czas jeden więcej, bo nie chcę tego gońca otwierać. A już w następnym ruchu roszada będzie możliwa. No dobra, ten ruch już mi tutaj nie zagraża aż tak, więc w tym momencie robimy sobie roszadę. No i skoczek jest swobodniejszy teraz. W tym wypadku po tym biciu zbiję tym. Ja widzę, że tam jeszcze grozi wzięcie pionka, ale to jest mało istotne. Tutaj już będą grozić łapanie, będzie mi groził z łapaniem hetmana. Myślę nad nawet takim ruchem. Dlaczego by nie? Chociaż nie, tam bicie i tutaj mam. Tylko, że na B2 będzie wisiało. Nie chcę wpuścić go do obozu po prostu swojego. Więc nie będę w ten sposób grał. Wieża B8. Dobra. Wydaje mi się, że coś takiego mogę spróbować. Lub coś takiego. Wymiana hetmanów będzie chyba dobra. Spróbujemy. Zawsze też może, mogę zbić końcem. No, oczywiście on hetmanów wymieniać nie musi. Ale to zrobił, bo to skoczkiem zbije, to nic nie da. Końcem zbijamy, bo tutaj atakujemy. Jak tu, to tu cały czas. Ale tu mi pionki strasznie zniszczy. Źle pograłem. Ale chwila. Tu, 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 tu. Tu. Ok. Może nie jest tak źle. W pożądalu. Wybijamy skoczka w takim razie. To jest obowiązek, bo goniec wybije i skoczek wchodzi na E5. Mam pionka więcej. Skoczki na gońce. Ten nie może wziąć jeszcze pionka, bo atakuje tutaj. Ten goniec trzyma dobre odejścia. Nie widzę.
A zachowam pionka. Niebezpieczny ruch B5 będzie istniał, ale wtedy wieża D2, żeby odejść skoczkiem, żeby wieża mi nie weszła na C2. Choć jeszcze, no właśnie, ale co, nie mogę tak zagrać? On mi odbije, ja odbiję. Strasznie to się robi skomplikowane. Tak może zagrać jeszcze, ale to wtedy tutaj. Dobra, jedziemy. Tutaj, tutaj, nawet jak tu zbiję, to mam wieżę D4. Mogę oddać pionka, ale za cenę właśnie przestawienia szybciej swoich figur. Więc G4. I goniec będzie miał już konkretne zadanie do konkretnego odejścia. Może to wymusić bicie tutaj. To bicie będzie słabe, więc trzeba będzie wziąć gońca, żeby te pionki otworzyć. On weźmie tu. Okej, weźmie, ale wtedy wieża D4 wchodzi ładna. Dokładnie. Już sobie przeliczyłem i wieża D4. Goniec F3, no to ciap, ciap. Wejdzie hetman na G3, będzie się dobrze broniło. W pionkach 2-4-6, 2-4-6, porówno. Jak ocenić tę pozycję? Powiem szczerze, nie wiem, ale podoba mi się raczej. Możliwe, że tak trzeba grać szybko. Goniec jest wyłączony z gry. Gramy D6, wywieramy presję. Skoczek wejdzie na D5, tak. Tak. To jest na pewno dobry ruch. Przepraszam. To jest na pewno dobry ruch. Czyli wykorzystujemy tego wolnego pionka, bo wieża jest w grze, skoczek jest w grze, wieża wchodzi do gry. I skoczek wchodzi do gry. Tutaj lub tu. Jeszcze zobaczymy, gdzie będzie opcja. Właśnie ja też nie muszę do końca wszystko liczyć, tylko raz, że się czuję, że taki ruch jest dobry, ale dwa, że po prostu jest takie ogólne pojęcie, ogólne myślenie w tym, co się tutaj może wydarzyć. Też doświadczenie oczywiście bierze górę. Nie mówię, że jestem najbardziej doświadczonym tutaj zawodnikiem na świecie, ale jakieś doświadczenie jest, oczywiście. Więc też ułatwia to decyzję. No i co? Wieża D8? Może tutaj zagrać przeciwnik. Na pewno może. Cały czas to się też broni. To jest ważne. Nie mogę zagrać tu. To też jest mały ból. Ok. Tutaj, tutaj, tutaj mogę. Jeśli tu, to tu i tu. Wieżówka powstanie. Wieżówka już nie będzie taka super przyjemna. Ale po takim zagraniu, wybiciu, wybiciu, jak on zbije, to ja mam tak i zdobywam jakość. Niekoniecznie to jeszcze będzie wygrana, ale jakość to będzie. Chyba tak trzeba. Chociaż taki ruch też mi się narzuca. Nie, skoczek D5. Skoczek D5. Bicie, po prostu bicie. I czekamy na jego reakcję. Potem skoczek wejdzie na E7. Ale wieża D7. Tak, nie, tak. I skoczek B6. O, właśnie. I skoczek B6. Przymrożę te dwie wieże. I wieża wejdzie tutaj. O, właśnie. Już widzę świetny plan. Cały czas to jest gra bez ryzyka białymi. Zbił, czyli postanowił oddać jakość. To jest jego decyzja na pewno świadoma. Myślę, że odejdę tutaj, żeby nie wpuścić końca na F3. Oczywiście goniec A2 nic nie daje, bo jest wieża E1 lub wieża E3. Odejście tu i szybkie zagranie takie. Nie chcę gońca wpuścić na F3 i na C6. Mam pionka mniej. To nie jest łatwa końcówka, jak mówiłem, ale łatwiejsza niż to, co mogłoby się wydarzyć później. Dobrze, wieża E1. No wieża musi grać. Musi grać tutaj wieża. Bez dwóch zdań. Wieża będzie chciała wejść na C2. To oczywiste. Może tu nawet. Może tak i tak. Goniec F3 jest niestety. No dobra. Król chyba musi iść do łask. Bo jeżeli wieża C2, to wieża B3 również jest. Nawet tak zagrał. O, to nawet jest dobre. Pionka mi po prostu kosi.
No to tak. Bo jak na szacha, no to tu. Po prostu bronię. A co ja mogę więcej zrobić? Jak na razie nie spróbować się wybronić. No, minus jest taki, że jemu czas się kończy. Po takim ruchu mam ruch F3. Mam. Tak, 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 tak. Zgadza się. A jeżeli on tu zbije, no to na końcu jest wieża F1. F3 i teraz będę miał król G3 bardzo mocne. No i co? Przeliczył się. Przeliczył się, słuchajcie. Bo jak tutaj, to daje szacha. Jak on odejdzie... A! Będzie bronił wieżę. O rety. A tak nie mogę? Czekajcie, tak chyba mogę. Aha. No dałem pionki, no dobra. Przeliczył to dobrze, ale redukcja przynajmniej jest. Za cenę pionka mam większą redukcję i łatwiej mi grać teraz wieżą. Wejdę tu i tu. Szacha dam. Jak król tu, to tu. Wezmę tego. Po prostu mój król musi mieć dużą aktywność. Ciekawe, czy on weźmie. Nie weźmie. Gram tak. Okej. On zagra teraz tu, niestety. Moja wieża musi szukać swobody. Wracam tak, żeby bronić. Nie jest to łatwa pozycja. Tak zagram, żeby wejść tu, jak on mnie zbije. No dobra, jakiś ruch B3. Wyczekujący. Zagram tak, żeby próbować wejść tam. Nie jest to wygrana chyba. Chyba to nie jest wygrana. Oj, pozwoli mi wejść. To wchodzę wieżą i spróbuję na tyły wejść. Tam coś porobić. Chyba H6 musi zagrać. Jednego pionka bym odzyskał. Jak silnik ocenia tę pozycję? No plus tam 0,25, czyli taki trochę remis. A to też dobrze, trzeba było się bronić. Zobaczmy analizę tej partii. Pokażę wam, czy w którymś momencie jakieś ruchy nie były jeszcze lepsze z jego strony lub z mojej. Koniec G4, normalna sprawa. Hetman A5. To jest normalna rzecz? Skoczek D7 trzeba grać? Tak, tak. Tak, szachy są strasznie teraz bardzo dynamiczne, trzeba mega uważać. I wzięcie tego pionka w ogóle nie jest najlepsze, nie? Żeby było śmiesznie. Hetman A5 jest słabe. Wzięcie jest dobre. Bicie, po prostu pionka, tak. Skoczek D7. Skoczek D2 każe grać. Mądre podejście. Tutaj jest wjazd. To też jest typowe, żeby wejść właśnie tutaj na C4. Te skoczki na C4 są dosyć silne. Goniec E2, C5. Wieża, obrona. Coś lepszego było? Skoczek E5 każe grać. Ojejku, takie ruchy. Trudne posunięcia. Trudne posunięcia. Ale ciekawe na zadymę w sumie, bo jak goniec zbije, to tu. Jak skoczek, to tu i zyskuje figurę, bo ten jest niebroniony. Tak. Pokazuje, tak. Skoczek C5. Jak bicie tu, to skoczek D7. Wow, nie zauważyłem tej taktyki. Fajna w sumie. Tylko, że deroszuje króla, ale... Jak deroszuje króla? Musi gońcem odejść. Musi odejść, bo traci materiał. Tak, i biorę tu. A kto by chciał grać coś takiego? Nie wiem, czy na coś takiego bym się zgodził. No, jakoś więcej. W sumie może i tak. Nieźle. Nie, ciekawe rzeczy tutaj silnik pokazuje. Tak, tak. Tak, roszada, wieża. On troszkę za wolno zagrał. Wymiana hetmanów nie jest najlepsza. Ta wymiana jest dobra dla niego. Bicie, bicie, bicie. A zaraz, a jak tu sobie liczyłem? I tu. Lepsza czarnych, co? Z uwagi na coś takiego. No właśnie, te moje pionki są tragiczne w tej sytuacji. Przyznaję się do błędu, można było jakoś inaczej. Pokazuje równą. Na G4 wydawało mi się, że jest dobre. No jest ok. Tak, tak, tak. To jest ok. Bicie, bicie. No nie, no to wydaje mi się, że tu się dobrze gra to białymi.
Koniec odszedł źle, na d7 powinien. I d6, najlepsze w pozycji. Ok, skoczek d5. Bicie. Bicie. No tak, pokazuje bicie takie, ale to jest przewaga białych. To jest przewaga białych, tylko umiejętnie to trzeba rozegrać. Wieża d4. Wieża d4 na czarne pole, żeby mieć jakieś tutaj opcje. No dokładnie. Nie, ale to cały czas jest dobra. f3, o jaki prosty ruch f3. Nie zagrałem ruchu f3, żeby tego gońca ograniczyć. I jest wieża f2. No prościutkie. Trochę wypuściłem, ale cały czas jest dobrze. Cały czas jest dobrze. Tak, tak, tak. f3. f3 remisuje. No tak. No tak jak mówiłem, to nie jest takie proste tutaj granie w ten sposób. No to jest remisowa końcówka. Oczywiście to czarne muszą się wykazać tym, żeby się wybronić, niż białe. Król G5 każe grać, Krzysztof. Król G5 każe grać. No przecież tutaj szybko iść, a nie na E5. Bo ci tak stąd wypędzi pionek przecież. No tak. Człowiek się całe życie uczy. Zaraz zobaczę tylko, czy końcowa pozycja była dobra. No tak, znaczy no tak. To 0,25 tam jakaś opcja była, bo planowałem wejść tutaj. Spróbować skubnąć pionka. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że partie Wam się podobały. Miniaturki były, jakaś gra była. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, cześć.